Ja mam spać, a mówię, no miał ich mieć. No, to... Jeżeli gdzieś moje... To pójdę do sklepu, czy... Nie ma takiego możliwości. Nie sprzedaję po północy, żeby kupił. W każdym razie, w transmisji rozjebały się ledwa, więc mówię, że nie ma najlepiej, jeśli ujawiał się, czy przypał, czy nie. Kto się ubawiał? Fizyczna ledwa. Mój telefon gdzie jest? Rozalia do ciebie dzwoniła 20 razy, twoja kochanka. Telefon mój oddałam. Tak, proszę bardzo. Telefon, nie wiem gdzie jest. Zaraz ci znajdę, ja ci koniec. Za wielkiej wody wpłacił 25 zł. Elu, czy mogłaby pozdrowić Ines? Wielka fanka twojej chorej głowy. To proszę dzwonić na mój telefon, może się znajdzie. Także ogólnie to może sobie jutro jechać razem do Krakowa, znaczy do siebie, własną rękę, bo ja sobie już nie wrócę. Śpię w drugim pokoju, robię live'a, rozjebałeś mi live'a, zabieram laptopa. Kochanka, ty ciebie co mi mogę, ci się rozumiesz? A ja sobie teraz prowadzę transmisję z widzami i mogę fajny wieczór, naprawdę bardzo fajny w ogóle lokalny dzień i wczorajszy i cały tydzień, jak na mnie warczałeś w każdym sklepie, jak chciałam cokolwiek kupić, w ogóle było super. Nie chcesz być youtuberem, to nie musisz. Po prostu... Chciałeś mi po prostu rozpierdolić live'a, bo ci... Tak, telefonuję, co się działo ze swoim telefonem. Okej. Ładnie, tylko tyle z tym. Wysyłał się live'a i na twoim live'ie mnie wyzywali. W ogóle po prostu przyjechałam się tutaj, żeby się live'a i się wszystko zrozumiałam. Także... Nie sobie jutro sam, będę sobie podmiotę rzekał. Ja mam taki bilet, mam zobaczyłam to miasto, ale sobie też ten bilet, biorę sobie łatwo, to sobie jakieś jedną rzecz. Jakoś mogę to uczać, gdzie chcesz? Chciałem, żebym poszedł i nie uczestniczył w twoim live'ie. No to by się wydaje, chyba, że ja... To jest moja praca, rozumiesz? Z tego żyję, ja sobie za to płacę telefon, ja sobie za to płacę kliki. Ja za to płacę córce za zdrowie w szkole, rozumiesz? A ty mi to wszystko rozpierdoliłeś dzisiaj. Dodało do ciebie czy nie? Cały dzień mam tylko walczyć. Chciałam sobie kupić ziemniaki z tego ognisko, bo tam nie walczysz. Chciałam sobie kupić ognisko, bo tam nie walczysz. Chcę sobie coś kupić do jedzenia, to nie walczysz. Parzę sobie kawę, to nie walczysz. Cały dzień to nie walczało się. Jakiś ściekły pies. A robię sobie nagranie, nie? Jestem youtuberką, nie wiem, czy cię zabieram sobie tego laptopa, nie dam ci go, rozumiesz? Jesteś po prostu świną, nienawidzę cię i tobie już tego nie wybaczę, zrywam z tobą. Jeśli kurwa bierze tam, tak się da, no zabieram, gdzie kurwa wszystkie dziki biorą, gdzieś kurwa kupią laptopa, skonfigurują, ja sobie zabieram, bo ja za niego zapłaciłam, a ty mi miałeś pomóc. Dzisiaj na tych live'ach, nie pamiętasz? Pomogłeś mi, w jaki sposób mi pomogłeś, że się na mnie wydziela, że po prostu czas żywakę, że internet się rozłączył, to jest moja wina, a myślisz, że będziesz miał tak poniewierał jak w jakimś świecie? Bo co, bo twój ojciec tak swoją mamę poniewierał, a co, to najpierw to byś mnie w ogóle uderzył, nie? Mój były mąż był taki sam, po prostu, taki wiejski szowinista. Ja mam wykształcenie, ja mam jeszcze studia, ja jestem z rodziny, inteligencji, ja mam ojca profesora, a ty mnie traktujesz jak jakąś winnikę, prawda? Myślisz, że ci się pozwolę. Pożałujesz tego, po prostu zepszę się na sobie, rozumiesz? Jutro opuszczamy ten dom o 12, ty sobie kurwa idziesz w swoją stronę, ja w swoją, zabieram sobie laptopa i mam przez sobą znajomość, a teraz nie jesteś na chuj potrzebny, bo jest pół do drugiej nocy, a
bo miałam o 23.30 live'a i miałeś na nim być, pamiętasz? Kazałaś to innego, wypierdalaj go. To ty wypierdalaj. Gówno dostaniesz mi protokołki. Niech ci kurwa rozabia kupi, niech ci ubu kupi, niech ci wiadą dupy. Cyganka z Dolnego Śląska wpłacił 5 zł. Pozdrawiam serdecznie mojego kolegę Radzia. Radziu, pan jest pasterzem twoim. Dziękuję za twoje piosenki. Elu, pozdrów proszę Radka. Jest nowym, ale wiernym panem. Buziaki. Miałem iść spać albo wyjść, to wyszedłem. Nie odpowiadasz na swoje słowa? Nie pomagasz mi, nie pomogłeś mi przynajmniej, nie dostaniesz laptopa, nie zobaczysz mnie nigdy więcej. To była umowa, tak? Ja po tutaj przyjechałam, a ty nie dotrzymałeś umowy, więc upierdalaj. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, że dotarło do ciebie, a poza tym to po prostu też nie chciałam, żebyś na mnie walczył codziennie, jak? Byłam tutaj cały czas głodna, chciałam sobie pójść do sklepu, chciałam sobie kupić paru. No czemu nie coś chyba pan był kupiony? Tylko o telefonie siedzisz, zaraz w normalnie zjeść. Wszystko jest taką straszną sknerą za 3/4 Na ciebie płaciłem cały czas. Nieprawda, to ja płaciłam. Nigdy. Kto dzisiaj zapłacił za kebabija? Kto płacił za wszystkie restauracje, za jedynie bistro? Ja. Tylko ja wypierdalałem szpital z do siebie. Nachlana jesteś ty normalnie. Nie jestem nachlana, po prostu... Bo ci naprawdę przyłożę za chwilę, wiesz? Nie odzywaj się do mnie. Ja do ciebie nie będę mówić. Ja do ciebie nie będę wypierdalać. Nie zostawię ci laptopa i mam cię w dupie. Bo miałeś mi pomóc, a mi w ogóle nie pomagałeś cały tydzień, tylko po prostu mi skaczesz do gardła, bo ty jesteś słaby psychicznie. Bo masz problem, że kazali się nam wyprowadzić z pensjonatu. To cały dzień mi za to dojeżdżałeś. A myślałeś... Wpadłeś na to, że może mi też było przykro, że nam się kazali wyprowadzić? Może ja potrzebowałam... Nie, ty tak lubisz, że nas wypalają. Tak, lubię. No, no to fajnie. To myślę, że sobie wszystko wyjaśniliśmy. Nie pomagasz mi jako youtuber, nie pomagasz mi w live'ach. Nie chciałbyś wziąć udziału w pożegnanych live'ach. Awanturujesz się, bo się rozłączył internet, tak? 200 zł dałam i po prostu i moja wina, nie? Nie potrafisz po prostu w niczym pomóc, kiwnąć palce, masz wszystko w dupie. O 12 mam następującą propozycję. O 12 stąd wychodzimy, każdy idzie w swoją stronę, rób sobie co chcesz. Ja sobie sama pójdę na pociąg, zamówię taksówkę, poproszę kogoś o pomoc. I sobie dam wiadomość widzom, że zostałam tutaj sama, żeby mi ktoś pomógł się dostać do pociągu. Olałeś moje live'y, olałeś wszystko, masz po prostu wszystko w dupie. A po prostu... A masz live'a u góry i staw sobie porozmawiaj. A laptopa sobie zabieram. Laptopa sobie Wyszę zabieram. Wyszę ciebie cały czas. Laptopa, bo po prostu jesteś leniem. Jesteś złośliwy, traktujesz mnie jak śmiecia, po prostu przez cały tydzień mnie tak traktujesz. I myślisz, że mnie tak będziesz traktował po prostu dalsze całe życie, to by się coś pomyliło, popierdoliło, ja po prostu, kurwa, ja mam wyższe kształcenie, ja skończyłam Uniwersytet Jagielloński, ja miałam ojca profesora i nie będziesz mnie czołgał, nie jestem żadną starą babą, nie mam starej pizzy zabrzmiałej. Zobacz jak wygląda, popatrz się na mnie. Widzisz? Idź sobie do swojej pizzy. Myślisz, że będziesz mnie traktował jak czasami do śmiecia tutaj po prostu sobie... No czemu się tak zachowujesz? Jak się zachowujesz? Mówię ci sobie, to chcę po to kupować. Ale to jest moja sprawa, mam pieniądze. Może rynku, dobra, nie kupuj. Stać mi. Ja muszę nic zjeść na twój proszę. Kupuję, bo po prostu mam ochotę sobie kupić. Jestem dorosła, ja nie mam z tobą wspólnoty majątkowej. Rozjebałeś mi live'a? Rozpierdoliłeś mi live'a i dostaniesz chuj na mnie laptopa, rozumiesz? I ci, nigdy ci, dla ciebie palce nie kiwnę, tak jak ty dla mnie nie kiwnę. Co ja sobie robię? Nigdy ci nie pomogę w
tylko szkodzisz. Sama sobie i nie tylko. Nic mi nie pomógł. Miał mi pomóc. Myślałam o moim lagie i się grzecznie zachować i nic więcej. A ty po prostu przyjdzie tego nie otrzymuje. Jak ja mogę na to patrzeć na to obrzydliwstwo? No, no to fajnie, super. Tak, lepiej jest po prostu za 16 zł za godzinę chcieli niż szlifować. Przez godzinę. Tylko ty jesteś do tego stworzony, do takiej pracy fizycznej, a jak możesz dostać kilkaset złotych na godzinę, to już nie jesteś do tego zdolny. A wyobraź sobie, że ja nie chcę być na przykład ślusarzem, zawiedzany za 15 złotych za godzinę, więc bo ja to na tym mam 100. Widzisz różnicę w hajsie? Chodzi w hajsie o różnicę. Dziękuję, że mi pomogłeś na lajkę, dziękuję ci. Pewnie to robić fajnie. Ja na chwilę poszedłem. Dobrze, fajnie. A jutro o 12 wypierdalaj stąd, wypierdalaj z mojego życia, laptopa nie dostaniesz. W ogóle się ode mnie po prostu odwal, zapomnij o mnie, dwoń sobie kurwa do rozami. To nie jest swoje zdrowie. No. Dziękuję ci, że jesteś na moim live. Dziękuję ci, obiecuję rewelację. Cześć, słuchajcie, jestem widzowie. Poczytam sobie czata i za niedługo będę kończyć, dlatego że trzeba iść spać. No więc tak, podsumujmy, co się dzisiaj wydarzyło. Otóż pomogłam Markowi skonfigurować jego live'y. I miał w zamian za to pomagać mi w realizacji filmów i live'ów. Natomiast niestety nie chciał wyszedł sobie. Ludzie mnie obrażali, wyzywali. Pokłóciliśmy się. No to widzicie wszystko, jak to wygląda, no nie? Przyszedł teraz Marek przed chwilą, nakrzyczałam na niego trochę. Powiedziałam, że nie zostawiam mu laptopa, wypierdalam, wyjeżdżam i koniec znajomości. Nieważne, wpłacił 5 zł, ogarnij się. Jesteś już podstarzała. Myślę, że... Ogarnij priorytety. Co ty masz w głowie, pokazując, że golono ci cipkę? Masz córkę, pomóż jej i pomóż mamie. Wstrętny człowiek z ciebie. Kochanie, kochani widzowie, myślę, że pójdę sobie zapalić papierosa, nie? A dzisiejszy wieczór i jutrzejszy poranek jest pod znakiem dokuczania Markowi. Za to, że mi rozwalił te live, bo miał tutaj być, nie? Miał się do mnie przytulać, miał coś fajnego opowiadać, ale on nie chce, nie? Lajwa zepsułem, bo nie byłem, a kazała mi się wynosić, więc nie mogę prowadzić. Słuchajcie, kochani widzowie, 2 minuty przerwy na papierosa. Dobrze? Zrobię jeszcze jedną awanturę Markowi i wrócę i będę sobie live'ować. Dzisiaj nie ma żadnego seksu, żadnego fajnego wieczoru. Będę rozmawiać z wami. 2 minuty przerwy. Albo jakaś ufu, kurwa, nie chciałabym.
które mamy wyjebane i nikt o niej nie zbudzi się do łóżka. A poza tym, a wiesz, że jestem do rozumienia, że ja będę dla ciebie to śpię, jak ty do mnie mówisz przez cały tydzień. Po co ty się jedziesz? Czemu robisz bałagan? Kurwa, zabierz to stąd. Co robisz tutaj te zakrytki? Co robisz tutaj za nie gnoju? Tak do mnie warczały cały tydzień. Czemu te buty tak leżały przy pokoju? Musisz zrobić butelę alkoholową tu z przodu, kurwa. Tak mnie traktowały cały tydzień. Bo to ty woda już innego robisz. Jak ty go śmiecić. Chodziło się, że kurwa się przypieszcza lampa. A to co? To jest normalne, tak, takie coś. Nie, że nie zarządzasz nawet porządkiem domowym ani finansami. Fajnie. Więc nie zobaczysz mnie więcej, ratowa zabieram, mam na siebie wyjebane i będę twoją hejterką od dzisiejszego dnia. Będę cię wyśmiewać, że jesteś rozpakiem ze wsi. Że po prostu nigdy mnie nie przepuszczałeś pierwszą przez drzwi. Przenosiłam wszystkie bagaże, niczym nie pomagały. Nie, nie, sam sobie otwierasz, sobie wychodzisz, że masz wszystko. Wszystkie rzeczy, to co się przyznałam, poprosi, żebyś mi chciał zrobić, na mnie się nie wyda. I po prostu tak, z hejterami współpracujesz. Żal ci po prostu 5 zł wydać, jak ja wydaję sama na siebie i po prostu cały czas mi tylko skakuje. Ja śmietnik wydaję, żeby to wypalić. Cały czas mi tylko skakuje. Takie masz obciążenia finansowe, żeby śmietnik tylko skakuje. Ja jestem dorosła, robię to. Nic, ty... Dorosła to inaczej, że masz 18 lat. Umysłowe dorosłość. Nie potrafisz nic. Nie masz nawet szkoły zawodowej skończonej i cały czas mi po prostu robisz. No ty tak mówisz, a nie, że taka jest prawda. Kłamiesz po prostu nawet, nie masz zawodówki. I po prostu mi wmawiasz, że ja jestem głupowata, jak po prostu sam, ani nie masz wykształcenia. No czemu ktoś musi dla ciebie prowadzić twoje życie? Nie, żadne życie. Spotkałam się z tobą, a ty zawiodłeś. Poprosiłam cię pomóc mi na rajbie. I miałam być grzeczny cały tydzień. A jak ci się nie podobało, to trzeba było mnie przymuszać. Ja zaraz jestem youtuberką zawodową, mam tu działalność gospodarczą. Miałeś mi pomóc. Pomogłeś mi? Fajnie się słucha. Nie, poszła zapalić. Jeśli nie wróci, jest moja za... Bo miałem zostawić jej telefon, żeby po obraz mojego gównianego live'a prowadzić. Za gówno! Ale żeby przez tydzień czasu stracić tyle samo, co przez dwa tygodnie w Zakopanem, w Krakowie, to jest to coś nie tak. Wiem, że słychać na transmisji. Siema, ale ja mam takie podejście jak na samym początku mojego live'a. Tak, słuchaj dalej, nie? Nie, to teraz ja coś powiem. Przerwało moją transmisję, przelogowałem się na konto Eli, a ona kazała mi, żebym dalej kontynuował.
i zapomniałem o tym, że się przelogowałem. I powstało, że na jej kanale, no wiem, że słychać, no to dobrze. A dlaczego nie? Za chwilę przyjdzie. Nie, nie, no to może przeczekajmy tą chwilę i za chwilę będzie zrobione. Bo chyba bezpowodnie bije tyle.
chciały sobie pójść i się nachlać. Nie udało ci się, bo tutaj nie sprzedają piwa. W sumie to po prostu powiem ci, że zaczynałaś mnie cały tydzień jak jakimś osobnym w świnie i teraz to jest taka kwestia honoru, nie? Kurwa, i już normalnie nie wytrzymałam tego psychicznie, wiesz? Bo ja nie lubię być traktowana jak jakaś szmata. Nie lubię, naprawdę nie lubię. A ty lubisz? Się zachowuję jak powiem. Tak? A co ja ci zrobiłam? Co ja ci zrobiłam? Musiałam sobie bagaża. Zrobiłam chłodnictwo, ja kupiłam kiełbasę, ja kupiłam ziemniaki, ja za to zapłaciłam, ja zrobiłam... Mówiłam, że nie za co. Proszę. Robiłam po prostu cały dzień brokaty, ale myślałam, że są rajmy, pożegnalne. Marnujesz czas, teraz córkę porozmawiasz, kiedy ona do mnie to wszystko wysyła, to wiadomo... Pożegnalne rajmy, co to jest kupiłka? A nie, mogę zarabiać, nie pozwoliła, tak? Ty się nie pozwolił, umów, Lola, tak? Ja dziś pracuję, bo sobie robisz na moim radzie. Już nie będziesz na moim radzie, bo ja tu wyjeżdżam. Ale trzeba wysłała do mnie filmy, żebyś ty zobaczyła. Do mnie nie obchodziło ci to. Jaki masz kontakt z nim? Tu. Co mnie to obchodzi, że sobie prawie robiłaś na ty filmu się na. No i co z tego? Pieniędzy potrzebuję, żeby ją utrzymać, bo nie dostaję alimentów od męża. Rozumiesz? Rozumiesz to, czy nie? Co? Kurwa, co ty... No iść, porozmawiaj dalej. Może ci płacą. Mam pójść i ukraść jedzenie w sklepie? Czego mam żyć? Nie, do świetlina możesz wywalać jedzenie. Po to ci potrzebne są pieniądze. To jest moja co ty znowu zwracasz? I tam sobie porozmawiaj. To jest moja praca, ja mam zarobić pieniądze. A ty robisz wszystko, żebym nie zarobiła tego pieniądze. Nie dostaniesz tego laptopa. Bo przez to, że ja nie mogę zarobić na tym bilecie, nie będę sobie mogła kupić dla siebie. Proste, nie? I lubisz, jak ci ktoś traktuje jak silnie? Tak mnie traktowałeś cały tydzień, to ja teraz będę świnia. Zobacz, jak to jest przyjemnie, jak masz świnię obok siebie. Przyjechałeś i koleżanka się zamieniła w świnię. Patrz. Przejdź mi była miła. Przyjmowałam się do wszystkim, nie powiedziałam ci ani słowa. Jak tam do mnie wyskowałeś, to cię całowałam. Pytałam się, czy mnie lubisz, czy mnie kochasz. Ale wiesz co? Kurwa, dzisiaj mi już trafił szlak. I tak było właśnie dokładnie z moim drobnerzem. Bo w pewnym momencie się posunął za daleko. Przypierdoliłam go i go wypierdoliłam za drzwi. I tak właśnie mam ochotę zrobić z tobą. Myślisz, że będę miał jakiś problem, żeby sobie kogoś znaleźć? Daj sobie kogoś innego. Po prostu przeszkadza ci, że masz tego przyjaciółkę, to sobie szukaj inny. A ja po prostu będę wszystkim mówić, żeby mnie oszukałaś, okłamałaś z lajwami. Bo proszę, za twoją zgodą opublikowałam, że są pożegnalne lajwy, tak? Byłeś na tym live? Byłeś na tym live? Byłeś na moim live w ogóle dzisiaj? Byłeś? Pokazałeś się? Rozmawiałeś? To było za twoją zgodą. I nie dotrzymałeś, umowy. Nie było żadnej umowy. Umowa była ustna, a w związku z czym wszystko, co ja tobie pomagam, jest nieaktualne. Skoro ty nie robisz tego, o co ja cię proszę, czyli o udział w moim live, to nie prosi mnie też o nic. Cały tydzień najpierw nie było internetu, najpierw się nie mogliśmy połączyć, bo nie umiałam. Po prostu cały tydzień czekałam, żeby włączyć ten live. W końcu jak tu się przenieśliśmy i można, to tobie odpierdoliło od pierwszej ludzi. Odpaliłaś się. Bo co? Co ci się tam nie podoba? Co ci nagle odpierdoliło, że nie można było normalnie tego ostatniego dnia przeżyć normalnie? Bo wiesz co ci odpierdoliło? Twoi fani ci odpierdolili, woda sodowa ci uderzyła, tylko postanowili, że mi dojebiesz jeszcze bardziej, tylko po prostu moja wytrzymałość na swojej granicy, ja po prostu wytrzymywałam to wszystko. Przyjechałam w piątek, już na mnie warczał w moim końcu. Piątek, sobota, niedziela, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Już we mnie wszystko pękło, nie? A poza tym, wiesz o co mi chodzi?
Nie mam żadnej nadziei, że się kiedyś zobaczymy, bo ty siedzisz z tymi swoimi snami i usunąłeś ten moderator, usunąłeś Mruka, za co go usunąłeś, bo ci wyprali. Bo ci go wyprali, tak? Masz te wszystkie pizdy, a Mruk się nie mam. A czym ci przeszkadza Mruk? Czym ci przeszkadza? Bo mnie bronił, tak? Tym ci przeszkadzał. Bo ty lubisz, jak mnie nazywają kurwą. A czemu go dodałem? Dalej sobie ja myślę, żeby nie odbierali dzieci. Bo ty on musiał samą znajomą, którą znam ze swojego Discorda. A ja mówię, że jesteś alkoholikiem bez zębów, lumpa, że masz matkę alkoholiczkę, że masz brata lumpa z żywicą, że masz brata z po prostu ze śmieszkiem. Będę wszystko o tobie opowiadać, że sikasz na polu, bo ci szkoda, no co? Po prostu korzystać z wody, bo jesteś tak oszczędny, że masz szamol i chcesz puszczać wody, to osrasz na polu. Wszystko o tobie ujawnić po prostu. Będzie ci przyjemnie? Tak się składa, że trochę o tobie wiem, wiesz? Pomyśl sobie, że ja nie sikam na połowę, tylko do kibla. I zjebie ci życie w drobny mak. Widów płacił 5 zł. Elka, nie zmuszaj Marka do live'owania. Idź spać, piękna całus. Cześć, jestem już. Słuchajcie, będziemy za niego kończyć tego live'a.